WKK Wrocław rozgrzewa się przed meczem, wielkim meczem z Anglii z Kowno. Znamy tą markę w świecie, w Europie. Seniorzy kiedy zrobili Euroligę, wychowankowie, między Sabonis i tak dalej. Mają własnego trenera lekkoatlety. Znasz tego pana? Trenera lekkoatlety, jak się nazywa? Trener Michał. No troszkę tutaj WKK Wrocław wzmocnieni preferem z Sierakowa. Już się chwalił, że ma 2,3 m. No i jest jeszcze tutaj bliźniak, także Sierakowa. Jak się nazywa? A ja tutaj podejdę do kolegi z Wrocławia, z WKK. Może się przedstawisz? Michał. Michał, nazwisko? 96 rocznik. Dlaczego nie grasz tutaj w tym turnieju? Jesteś zawodnikiem? Jestem. I co? Nie mam pojęcia. Jest was, wcześniej mówiłem, że jest was 17, czyli jest konkurencja. Trzeba walczyć o miejsce w zespole. Dużo pracować na treningu, na treningach. No, co, w lidze grasz? W lidze grasz, Eblu ci się nie udało. A to jest pierwszy turniej. Myślę, że w kolejnym pojedziesz, co? W kolejnym turnieju zagrasz. Jakie masz, jakie twoim zdaniem, jakie masz problemy? Będziesz na YouTubie. Jakie masz problemy, no co, źle ci rzut idzie, masz problem lewej ręki, szybkości, no. Gdzieś musi tkwić problem, skoro się nie łapiesz do dwunastki, na razie cię nie załapać. Czym? Lewej ręki. Lewa ręka, dwutak z lewej ręki słabszy, a jak rzucasz trójeczki? Jaką masz średnią na 10 rzutów na przykład? 90. No ja ci słuchaj, ja ci życzę, żebyś po prostu dał rady i zagrał. A tutaj chłopcy w pięknych strojach, Spaldinga. Chyba nowa firma Witeko, nie? Nie. Przed meczem z Anglisą, no czeka was na naprawdę wielki mecz. Znacie tą markę, nie? No i wygrać z Litwinami nie będzie lekko. Stroje nie grają. A może się przedstawisz? Mam na imię Bartek Rodak i jestem, tak myślę, rozgrywającym WKK Wrocław. A tu kolega? Ja jestem Daniel Kołankowski, co jest niemożliwe, i jestem centrem chyba WKK Wrocław. A jestem tu kolega? Ja jestem centrem. Opozycji to nie podam. Koniec meczu, dobre nastroje. A tu kolega? Najwyższy chyba. A, Kołakowski. Jest chłopak Kołakowski ze Śląska, gra w kadrze Polski, może też tak daleko zajdziesz. I koniec meczu. Rosjanie przegrali. Gratulacje dla Pomerani. Zadowoleni. Piąteczki, a teraz pokażmy z bliska tych zwycięzców. Wielcy. Wielcy wygrani. Trzeba im przybić piątkę. Gratuluję. To na razie tyle. Czekamy na kolejny mecz.